Czwartego dnia wybraliśmy się na wycieczkę nad jezioro Langur, a przy okazji zobaczyliśmy też opuszczony stary kościół, grób olbrzyma, znaleźliśmy wioskę wróżek i odwiedziliśmy największy kamienny krąg w Irlandii. Zobaczcie, jak wyglądał ten dzień. Tutaj zabytkowy kościółek. Kościół, do którego doszliśmy na początku, a w zasadzie jego ruiny wyglądały zjawiskowo, zupełnie jak z pocztówki. Dodatkowo jest tu świetny widok na jezioro. Starodawny krzyż. No. Historia tego miejsca sięga aż 1642 roku, bo wtedy zbudowano kościół. Grób olbrzyma. No. W drodze nad jezioro jest też grób olbrzyma. Największy kamień, który tu się znajduje, ma prawie 9 metrów. Jezioro, nad które dotarliśmy, nazywa się Langur. Teraz idziemy zobaczyć takie fajne domy. No, takie. O, jest i tron. Jest i król Jan na tronie. No, taką tarczę tutaj kiedyś znaleziono. Taką bardzo starą. Po drugiej stronie. Druga część, tak. Idziemy teraz na wzgórze zobaczyć widoczek. Tam jest taki fajny taras. I wioskę wróżek. Tak jest, mają być gdzieś tam wioska wróżek dla dzieciaków. I domki. Będziemy szukać. O, zaczynają się domki. Z krzatów. A, i wejście. Jaki telefon? Wejście do domku. No to szukamy teraz, bo takich będzie więcej. Kto co wypatrzy jeszcze. O, wejście, jak do irlandzkiego domu. Mamy domek i czerwone drzwi. Dobra, szukacie dalej. Jesteśmy chyba na szczycie. Też drzwiczki? O, jakie fajne. Ale wypatrzyłeś, Emil. Malunek. No, taki malutki. Malutki, małe wejście. A jest taki duży. Bo jest trochę większe wejście. Tu są drzewa, tam jest ławeczka. O, to idziemy oglądać. Jak jest ławeczka, to musi oznaczać punkt widokowy. Ale punkt widokowy za chwilę. O, jest wejście. Tu złote drzwi. Na bogato. Aha, musi być na bogato tu, czerwone drzwi. I tutaj czarne drzwi. Czarne. Wioska wróżek. Wszystko się zgadza, tutaj są, a widzę. Oglądaliście view z ławeczki? Ej. Poniosło ich, ale widok jest genialny. Tak to wygląda. A ci poszli szukać wróżek. Ale czadowo. Zdjęcia na punkcie widokowym zrobione. Idziemy dalej szukać malunków i wróżek. Jest tego więcej? Tak, gdzie wypatrzyłeś? Poka? Na drzewie? Dobra, idę, pokażcie. O, jaki mały. No, takie tu są malutkie drzwi. Znowu Emil znalazł. Wypatrzył. Coś jeszcze wypatrzyłeś, Emil? O, jest tarcza, którą tu kiedyś znaleziono. Janek, idziesz na poszukiwania? No to ruszaj. Można tam podejść oczywiście. Tutaj jest las wróżek. O, tutaj coś. Tutaj nie wiemy co to jest, ale coś było namalowane. Jest też kamień, lampeczka. Jest unicorn? Ło, unicorn, faktycznie. To jest znaleziony. Tutaj są dzwoneczki na górze. Nie słychać ich, ale są. Dobra, to rozglądamy się, szukamy. Na drzewach może będzie, bo pod drzewami. Tam mamy wielką skałę na końcu. Dojdziemy do niej i zobaczymy co tam jest. Faktycznie wygląda jak
magiczny las, co? Drzwiczki? Drzwiczki, patrzcie. Aha, drzwiczki do drzewa prowadzące. Oczywiście wróżki. Co masz, pokaż. Co to jest? A. Jakieś oznaczenie? Malunek. Masz malunek? O, idziemy. Zobaczysz. Tak? Ło, faktycznie, pokaż. Jest zamek. Zamek wróżek. Masz coś? Na drzewie. Tak, to idziemy do Janka. O. A ja idę tam. Dobra, obczaj, może jeszcze coś wypatrzysz. Co tam jest? Dobra, już zmierzam. O kurde, są faktycznie wróżki. Domek, wróżki, aniołki, cała wioska. Jest tutaj schowana pod skałą w zagłębieniu. Fajne. Fajowe. No, może... Fajna zabawa. O, idziemy do Emila. Emil, co wypatrzyłeś? O, też drzwiczki. Numer 3333333. Nie, to po prostu wiatr. A tam co? O, 23, 3, 22, tata. Ktoś zostawił po sobie taką pamiątkę. Tutaj. Masz malunki? Tak, chodź. Dobra, idę. O, o, no. Tam już oglądaliśmy domek, no. No zobaczcie, tu były domki kiedyś namalowane, ale trochę się zeszły. Zobaczcie, okno. No i tu okno. O, i tam jest jeszcze pomarańczowa. Zobaczcie, tutaj są na tym pieniaku. Też jakieś wymalowane. Tutaj. O, tam też unikorna znalazł. Masz? To pokaż. Obczajamy wioskę wróżek. O, widzisz? O, Janek znalazł też wejście do domku. Ale tutaj dużo atrakcji, co? Do poszukiwania. O, tutaj też są, zobacz te. Aha, są te dzwoneczki. Dzwoneczki trochę się splątały, ale działały. O. No. A, coś namalowane, zielono, może jakiś skrzat tutaj. Portret skrzata, bo widzę... A nie, patrz, oczy. No. Uśmiech i czapa skrzata. No. Fajna zabawa? O, a tutaj wisi też unicorn z dzwoneczkiem. Wisi wróżka? O kurde, ale żeście ją wypatrzyli, ja bym nie zauważył. Jest i wróżka. Proszę bardzo. Leśna. A tu jest domek jakiś wróżki. Tu już byliśmy. No to obeszliśmy całą wioskę wróżek. Nie wiem, jeszcze nam te. Tam na dole? No dobra, idziemy patrzeć dalej. Wioska odwiedzona, widoczki zobaczone. Idziemy teraz na dół. I teraz kamienne schody na dół do jeziora. Tak, bo tutaj znaleźli taką tarczę. Bardzo, bardzo starą. No i tą tarczę teraz można obejrzeć w muzeum. A tutaj zrobili takie centrum turystyczne, że można przyjść, pooglądać, trochę popiknikować, bo to ładny widok. I się pobawić z dzieciakami. Tak, spokój, cisza. No idziemy zobaczyć, jaka woda. Ciekawe, czy zimna, czy gorąca. Idziemy zobaczyć teraz krąg megalityczny. Miejsce, w którym odprawiano dziś rytuały przez druidów. To jest krąg megalityczny i tutaj odprawiano kiedyś jakieś dziwne akcje. Dziwne akcje, tak. Druidzi odprawiali jakieś swoje rytuały.
No i ten krąg jest taki potężny. Jest to największy kamienny krąg w Irlandii, a największy z kamieni waży aż 40 ton i ma 4 metry wysokości. Jak ten krąg? Duży, ładny, co? No. Fajnie, co nie? Musiało tutaj być kiedyś, dziać się. No, dużo. Dużo ciekawych rzeczy. To jest największy kamień. Na świecie, jaki widziałem. No, największy ułożony kamień. Na świecie. O, i są też tutaj podarki, się zostawia dla duchów, które odwiedzają to miejsce. Jakie to miejsce odwiedzają? No, zobacz, tak, tutaj się zostawia dla duchów jakieś prezenty. Są monety. Są jakieś osobiste rzeczy, zostaw te monety, nie zabieramy takich rzeczy, bo to przynosi pecha. Co jest jakaś wróżka. Tutaj muszelki ktoś zostawił, bransoletkę, kluczyk, jakiś stworek jest położony. Kwiaty. Jakąś monetę może zostawimy też, jak myślisz, jakiś koralik ktoś zostawił. Mamy. O, patrz jak się złożyło, zobacz co mamy. Dwa grosze. No to też zostaw. Dla duchów zostawiamy nasze. I szczęście będzie. Będziemy mieć szczęście, duchy będą nam. Sprzyjały paczątek, bo tu się zostawia rzecz, nie zabieraj nic. Dla duchów podarki. Nawet cukierek, które jest. Tu odwiedzają, no. Cukierek. I zobacz co zostawiliśmy. Co? Akurat miałem w kieszeni przez przypadek. Dwa grosze i my zostawiamy też nasz podarek dla duchów, co? Fajnie. I będziemy mieli szczęście do końca. To było główne wejście. Panie druidzie. Główne wejście do kręgu. A w ogóle ktoś tam zostawił 2 euro. No, dużo jest tam zostawionych prezentów. A ile tam jest takich do oddawania duchów? Nie wiem, dużo monet jest. Zmieniamy miejscówkę jednak. Naszej dwugroszówki. Tak. Wkładamy ją tu. I wciskamy ją w taką małą szczelinę. Jak przylecimy kolejny raz, zobaczymy, to będziemy sprawdzać, czy tu jest. Czy jest. Tak, to jest ten kamień. Dobra, nasza dwójeczka włożona. Jest. Jak przyjedziemy następnym razem, sprawdzimy, czy jest. Jesteśmy w środku kręgu, kończymy dzisiejszy dzień. Zapraszamy was na kolejne materiały. Prosto z Irlandii, tak jest. W planach jeszcze. Klify Moheru, Park Narodowy Killarnia, a tutaj... I pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał i kliknąć łapkę w górę.